nami Maciej Domański, najlepszy piłkarz 2023 roku. Maciu, no chyba niezwykle emocjonujący wieczór dzisiaj, począwszy od waszego meczu, aż po te gale. Jak to oceniasz wszystko? No tak, na pewno intensywny, ciekawy, ale najważniejsze to, że radosny dzień, bo to, co najważniejsze dla mnie, zaczęło się o 18 na stadionie w Mielcu i bardzo się z tego cieszę, że wygrywamy mecz, ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, bo z drużyną trenera Tomasza Tłacza zawsze się gra ciężko i mimo tego, że przegrywaliśmy 1-0 do przerwy, w drugiej połowie wyszliśmy i dążyliśmy do zwycięstwa i zrobiliśmy to. Myślę, że to jest fajny i dobry prognostyk na kolejne tygodnie, na kolejne spotkania. I oczywiście od razu musiałem wsiąść w samochód i szybko przyjechać. Niestety nie zdążyłem na rozdanie głównej nagrody, ale bardzo się cieszę, że zostałem doceniony, że zdobyłem tą nagrodę. To pokazuje, że cały rok ciężko pracowałem. I było to widoczne z zewnątrz, że ludzie to docenili. Właśnie, w tamtym roku też zostałeś wybrany najlepszym piłkarzem, tylko o ile pamiętam, to nie miałeś okazji osobiście odebrać tej nagrody. Tak, rok temu się nie udało, bo też się tak złożyło, że graliśmy mecz ligowy, ale w godzinie troszkę późniejszej, więc już nie zdążyłem, nawet nie próbowałem. Nagrodę odebrał mój brat, całkiem podobny do mnie, więc myślę, że też wyszło pozytywnie. No i doceniam to i bardzo się cieszę, że drugi raz z rzędu zdobywam tą nagrodę. Widać, to pokazuje, że jest ciągłość pracy i bardzo chciałbym ustrzelić klasycznego hat-tricka i za rok znowu zdobyć tą nagrodę. No właśnie, to może przejdźmy teraz do tej rundy, która przed nami tak naprawdę dzisiaj się rozpoczęła. Zdobywacie bardzo ważne punkty, no i jakie nastawienie na kolejne mecze? Bo za tydzień już gracie ze Śląskiem, ale też pokazaliście w tej rundzie, że z takimi drużynami również Stal Mielec bardzo dobrze grać potrafi. Tak, najważniejsze, że dobrze zaczęliśmy, bo w zeszłych sezonach po jesieni zajmowaliśmy wysokie lokaty i ostrzyliśmy sobie apetyt na dobre wyniki na wiosnę, jednak rzeczywistość zweryfikowała troszkę nasze plany i do ostatniej kolejki musieliśmy grać o utrzymanie. Teraz zaczynamy od zwycięstwa i z optymizmem na pewno patrzymy na najbliższe mecze. Tak jak pani wspomniała, w ostatniej rundzie pokazaliśmy, że nawet lepiej nam się gra z drużynami z górnej części tabeli. I myślę, że teraz mamy troszkę spokoju, teraz mamy 2 dni wolnego, żeby troszkę odpocząć i od poniedziałku zaczynamy pracować nad piątkowym spotkaniem ze Śląskiem Wrocław. Wiem, że też będzie to na pewno ciężkie spotkanie, bo jedziemy do lidera, ale myślę, że jak zaprezentujemy się tak jak w meczu z Puszczą, może oczywiście musimy poprawić pewne detale, ale jesteśmy w stanie wywieźć stamtąd punkty. Później czeka nas spotkanie u siebie z Rakowem i myślę, że również jesteśmy w stanie o te punkty powalczyć, tym bardziej, że gramy u siebie, a u siebie zawsze jesteśmy groźni. Dziękuję bardzo w takim razie i jeszcze powodzenia w tych kolejnych meczach i kolejnej nominacji. Dziękuję.